Siemka, siemka. Po dosyć długiej nieobecności witam moich najlepszych widzów na świecie bardzo serdecznie. Chciałbym Was przeprosić za przerwy w filmikach, ale jak tam co niektórzy zauważyli w jednym z poprzednich filmów napomknąłem, że będą zmiany na kanale i nie tylko. Na kanale tych zmian jeszcze nie ma, ale te nie tylko nastąpiły. Życie pisze własny scenariusz. Ja na razie tych filmików zbyt wiele wrzucał nie będę, ale myślami będę z Wami. Dalej tam jakieś zakupy będę robił. Muszę się skupić na rodzinie, na moich dzieciach. I niestety cyberka trochę pójdą na plan dalszy. Mamy tu kilka paczuszek. Dokładnie trzy. Nie wiem co jest moje, co nie. Wszystkiego Wam chyba ostatnio nie pokazałem, mi się zdaje. Był mega zakup u dziadka znowu. Ja rozpakuję to, co tutaj jest. Rozłączę się, rozpakuję i się z Wami połączę. Na razie. Witam ponownie. To jest jedna część zakupów ostatnich. Tutaj są trzy monetki Hawranka. Jest piękna monetka z 1998 roku. Kokamburka. No, moneta 23 lata. Hawranek, jak mówiłem wcześniej, zakupuje te monety w Anglii. One idą do mnie. I ja je następnie dostarczam do Hawranka. Mamy też dwie pandy. Nie wiem, gdzie on te monety znajduje. Ceny wypasione. Monetki, no widać, że są już trochę trzaśnięte. Ale za te pieniążki, co on zapłacił, tyle czoła. Więc mamy tutaj trzy kolejne uncje dla Hawranka. Mi się udało dostarczyć pierwszą partię 5 monet, także już one są w Polsce. Muszę Was przeprosić, bo mi się chce kichnąć. No, przepraszam Was najmocniej, ale coś mi tak w nosie zawierciło się. Mamy tutaj moje zakupki. Nie pamiętam, czy Wam pokazywałem Merlina. Chyba jej chyba nawet nie otwierałem. Czwarta moneta z miniserii o królu Arturze. Certyfikacik, ładne pudełeczko, Czechmint. No, Czesi tutaj mieli szansę się wybić tą serią. Zobaczymy, jak ona się przyjmie. Jest mało znana generalnie. Jak widzimy, monetka bardzo, bardzo świetna. Świetne wykonanie. Czesi dają robotę. Fajny nakład. Bodajże 1000 sztuk. Ja już mam 4 monety. Uzbieraliśmy je razem z Huzarem. Świetna sprawa, fajna oprawa, fajne pudełeczko, taka ala skórka, Czechmint, jeszcze taki fajny kartonik, mam je 4, super. Jeżeli chodzi o bulion, no to mamy tutaj kolejną monetę z serii The Simpsons. Jest to bodajże chyba czwarta albo piąta moneta z serii. Kto zaczyna, no to musiałby się troszeczkę cofać. Monety fajnie chwyciły premię. Bo oczywiście nie tak jak Marvel czy Black Flag czy Bogowie, ale Earth Mint Tuvalu wszystko jasne. Długo oczekiwana. Mamy wilkołaka z Bestii Północy. Druga moneta z serii po Krakenie. Uwielbiam te monety.
uwielbiam te monety, gdyż jak widzimy, nie ma tu specjalnie różnicy. Wręcz wydaje się ta moneta mniejsza. No ale tutaj po wadze lubię to. Uwielbiam te monety. Ten właśnie rozmiar. Fajne, świetne wykonanie po Perfmint. Są moje dwie mennice, które moim zdaniem no robią robotę. Jest to Canadian Mint i Germania Mint. Przegapiłem całą tą serię tych Germanii, tych listków. Muszę dorwać jeszcze żołędzia, bo mam kasztanka i może mi się uda kontynuować tę serię. Mam Fafnira, jak wiecie, jest tutaj zawsze ze mną, pilnuje moich skarbów. Jest Fafnir dwuuncjowy. Moneta, no to jest moja najdroższa moneta. Jest to moneta moja numer jeden. Także jak mówiłem, no Kanada nie idzie śladami innych mennic, nie bije na potęgę. No tych serii bynajmniej co ja, co mnie interesuje. Za to szacunek. Kolejną monetką jest też długa przerwa. Druga moneta z serii Back to the Future. Jak zauważyliście, już nie jadę na flipa, gdyż na dzień dzisiejszy to nie ma sensu. Ja jestem w Anglii, sprzedawać je do Polski, to ja tych fliperów z Polski nie przebiję. Też zrobiło się ich sporo. No się nie opłaca po prostu flipować. Ja nie mam do tego głowy, nie mam czasu. Też te monety lubię. Te, które trzymam na flipa, to jeszcze trochę potrzymam. Które zakupiłem w zeszłym roku. Ostatnim takim większym zakupem był bodajże Wolverine. Ale niech on sobie jeszcze... Nie, przepraszam. Poseidon i Hades. Chociaż Hadesa już troszeczkę mniej było. Hades jeszcze taka większa troszeczkę, ilość półtubki. A niech to sobie siedzi, jeść nie woła. Także mamy czas. Świetna monetka, bardzo mi się podoba. Były kontrowersje, jeżeli chodzi o tą monetkę, że kontrowersje, no kurde, za przeproszeniem dali dupy, bo kilku moich kolegów zakupiło większą ilość tych monet, no i przyszły poniszczone, musieli tam odsyłać, kłócić się, wykłócać. No ja tutaj w Wielkiej Brytanii takiego problemu nie miałem. Monetka świetna. Jak mówiłem, druga moneta z serii Back to the Future. Kultowy film. Też sobie zatrzymam jedną serię. Tą zostawię na później. Kupiłem też Rok Tygrysa, pół uncji. Z czasem dokupię sobie jeszcze jedną uncję i dwie. Tak dla siebie. No i kolejna moneta z serii, druga moneta z serii Piratów z Karaibów, Flying Dutchman. Po naszemu to będzie Latający Holender. Kapitan Barbossa. Lubię ten film, uwielbiam ten film. Uwielbiam Wróbla, kapitana Wróbla. Ale te monetki, no kurczę, całej te monety to najlepiej. Ta druga moneta to jeszcze moim zdaniem wyszła gorzej im niż pierwsza. Z tego wszystkiego najlepszy jest napis. Disney i Caribbean Pirates. Pirates of Caribbean. No, gdyby to było Perfmint, to byłby strzał w dziesiątkę. No ale tego Perfmint nie robi, także mam tutaj pierwszą monetkę z serii. Nie będę ich więcej kupował. Jedna seria dla mnie, bo nie. Dobra.
To tyle o bulion. Byłem u dziadka. Aha, dobra. Pokażę wam jeszcze zakupy. To są zakupy z eBay. Kupiłem 5 franków. Te starsze 5 franków Herkules. Odpowiednik współczesnej 10-frankówki. Lubię te monety. To jest kawał historii. Będę jeszcze tych piątek, chciałbym kilka dokupić, gdyż jeżeli chodzi o junk, to są moje, oczywiście po drugiej RP, to są moje najlepsze ulubione monetki. Może ją wam pokażę tak trochę bardziej, lepiej. Odwrotka. Monetka w świetnym stanie, jak na te lata. Jestem bardzo zadowolony. Cena była też w miarę konkurencyjna, już wam nie powiem ile, nie chciałbym skłamać, ale było to 12 funtów. Jak ja wam mówiłem we wcześniejszych filmikach, no polowanie na eBay przynosi rezultaty. Huzar w ogóle bije rekordy. Pamiętacie, że mi załatwił ten pierwszą monetę z serii Nautical Uns. Wyrwał ją za 29 funtów z wysyłką. Ostatnio się chwalił, że kuźwa pobił ten rekord i tą monetkę zakupił za funtów 27. Więc jeżeli drugim przykładem jest Hawranek Polska z naszego Discord, który też tam te monetki wyszukuje w Wielkiej Brytanii, trzepie tych monet. Ja już mam chyba teraz, nie wiem, 11, 14, 15 uncji, gdzie już mu chyba 9 uncji czy 10 wysłałem. Także on dużo tych monet kupuje. Tutaj to wszystko to są monety Hawranka. Także warto trochę rozszerzyć horyzonty. Nie czepać tych monet tylko w Polsce. Trzeba troszeczkę poszukać dalej, a można wywać te monety dużo taniej. To jest monetka, ja już ją kupiłem dawno, ale zapomniałem nie powiedzieć. Jedna korona z dziurką i też cena była dosyć atrakcyjna. Ja ją kupiłem u mojego dziadka, takiego drugiego. 20 chyba 5 funtów zapłaciłem. Ale co ciekawe, jest tutaj rocznik 1988. Jest to jeden z bardziej chodliwych roczników tej oto korony. No i pierwsza moneta na kanale tego rodzaju. 2,5 guldena. Też mi ją się udało w miarę fajnie wyrwać. Nie jest tych monet za wiele. U nas tutaj gdzie mieszkam, w Wielkiej Brytanii. Ale czasem się trafiają. Lubię taki junk, taki czuć tą monetę. Będę dalej te monety polował. Jeżeli mi czas na to pozwoli. I mamy tego mojego ulubionego dziadka. Tu jest zakup drugi. Kurczę, ale ten film będzie chyba długi. To kupiłem drugiego dnia. Całe te monety. Jest tu przegląd wszystkiego. Jest kanadyjski. To jest kanadyjski? Tak. Kanadyjski Floren. Mamy szlinga wiktoriańskiego. Tu gdzieś jest 3 centówki. Jest sporo 4 centówek. Pensówek, przepraszam. 4 pensówek. Dużo monety sterling. Jest gdzieś chyba pół marki. Tak jest. Pół marki Weimar. Wszystko mi policzył. Przepraszam. Kilka takich większych mi policzył po funcie. A ten cały junk, ogólnie zapłaciłem za wszystko chyba 30 funtów, o ile dobrze pamiętam. Mega zakupik, ja lubię takie kurde śmieci, czemu nie. Ale pierwszego dnia kupiłem te 3 monety. Też jest jedna monetka sterling, te są już o próbie 500. Za te zapłaciłem dyszkę. No i mega zakup, ja tutaj wam pokażę. Pudełek sztuk 16.
Nie będę wam wszystkich otwierał, bo generalnie jest sporo pudełek, ale ale generalnie są dwa rodzaje monet. Jak widzimy, ceny takie, za takie ceny były wystawione. Nie wiem, skąd oni biorą te ceny, bo jeżeli takie monety ja tam kupuję bardzo tanio, no to te, to oni mają takie ceny zboczone, że normalnie masakra. 30, 70, 30. Ale generalnie są tutaj 2 czy 3 rodzaje monet. Mamy 25-pensówkę. To jest wszystko próba szczeling. I mamy, nie wiem czy trafię, nie wiem czy tak trafię od razu, to też jest ta sama 25-pensówka. I mamy taką koronę jubileuszową. No, mogłem się przygotować lepiej. Znowu ten filmik przedłużał niepotrzebnie. Mega zakup. Było tych monet tutaj 16 ogólnie. O, coś takiego. Było tych monet 16. Jedną wysłałem mojemu kumplowi z Polski, który mi bardzo dużo pomaga. Marcinowi. Marcin, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam również bardzo serdecznie Hawranka, który mi tutaj zakupy robi i dzięki niemu mogę wam tutaj pokazać monety, których ja generalnie nie zbieram. Mam kilka tych koali. W sumie może kuźwa ja koale zbieram, to ja może kurde Hawrankowi bym zakosił te koale dwie. Co mi zrobi? Będzie jechał do Anglii, żeby mi wpierdzielić za dwie monety, przecież to mi się nie opłaci. Hawranek, dzięki za dwie koale. Resztę ci wyślę, ale koale dla mnie. Nie no, żart. Ale może się z nim jakoś dogadam. Także ogólnie, no dobra, żeby się nie rozwlekać, długo nie kręciłem, to chciałbym wam kuźwa jak najwięcej nagadać, ale znowu się rozgaduję. 16 tych monet, one generalnie mają wagę jednej uncji angielskiej, czyli 28,28 grama. Za wszystkie 16 monet zapłaciłem 150 funtów. Chyba, tak, chyba 150, no. Także mega zakupik. Te pudełka są na eBayu po 2-3 funty. Także generalnie mega, mega. Dziadka obkupiłem. Zostały u niego tylko te korony i tam dolary, ale to są ceny, kuźwa, ja bym musiał pogadać właśnie z tym jego współlasem, bo on te monety wyceniał, nie wiem w jaki sposób. Głupi przykład jest kangur u nich. U dziadka jest kangur za 60 funtów. No. Ja mu pokazuję, że tutaj mam dealera i ten kangur tam kosztuje 31 czy 32 funty. Nie, nie, ale to tam Kevin wyceniał, ja nie mogę nic tego. Także pojadę do Kevina i dam mu ryja i niech spuszcza sceny. Dobra. To by było na tyle. Pokazałem wam chyba wszystkie ostatnie moje zakupy. Chyba wszystkie, no. Niepotrzebnie, nie przedłużając, zapraszam was wszystkich do subskrypcji, do łapek w górę. Pozdrawiam właśnie wszystkich moich najlepszych widzów na świecie. Pozdrawiam Huzara, pozdrawiam Marcina, Hawranka, oczywiście kuźwa, ojca chrzestnego polskiego srebra Rekina. Rekin, pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. Kurczę, kogo ja jeszcze pozdrawiam? No was wszystkich pozdrawiam. Łapki w górę, trzymajcie się i cześć!